Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie gościmy w firmie Profet w miejscowości Trzeciewiec. Mamy tutaj dzisiaj w tym pomieszczeniu zgromadzone osoby, które poznaliśmy już w ostatnim filmie, ale zaczniemy może tutaj od pani Eweliny, która pod numerem telefonu, który mamy podany na stronie i na filmie, na jednym pokazaliśmy, że jak dzwoni ktoś, to może z nią porozmawiać. Mamy kolegę Jacka, no i pana doktora Stanisława Bruździńskiego, szefa, właściciela tej firmy, no i przede wszystkim osobę, która tą całą technologię, która tu powstaje, o tych preparatach wszystko wie. Tutaj w zeszłym odcinku, w tej części poświęconej tej firmie, pokazywaliśmy, jak wygląda technologia produkcji tych preparatów, które tutaj mamy na pierwszym planie. Natomiast dzisiaj już chcielibyśmy też kolegom przedstawić dużo produktów takich, które możemy teraz stosować tutaj w hodowli gołębi, jak również produktów, na które chcemy zwrócić tutaj szczególną uwagę. Tutaj już ja może oddam głos teraz tutaj koleżance i kolegom, ażeby oni nas tutaj wprowadzili. Proszę bardzo. Witam Państwa już powtórny raz. Proszę Państwa, tak jak kolega zapowiedział, dzisiaj chcieliśmy się skupić na preparatach, które podajemy w całości, podajemy dzisiaj. No, wiemy, że w tej chwili jest okres spoczynku dla gołębi. W tym okresie, jak wszyscy wiedzą, zwierzęta w okresie spoczynku muszą nie tylko odpocząć, bo odpoczynek robią to w każdej dobie. Natomiast w tym cyklu wszyscy powinni sobie zdać sprawę, że zwierzęta powinny zregenerować swoje siły, zregenerować swoje organy. Szczególnie takimi organami jest wątroba, nerki, przewód pokarmowy, także stawy, które są bardzo ważne i przy lotach nadwyrężone. I chciałem też tutaj podzielić tak te preparaty na te, które się całorocznie podaje. Do tych należy acidifier, do tych należy zakwaszacz, probiotyk, do tych należy olej, który powinno się podawać. Natomiast proszę Państwa, to są preparaty, które w tym okresie powinno się zwiększyć. Do nich należy na pewno preparaty wątrobowe, preparaty, które działają na nerki. Także chciałbym tu podkreślić preparaty ograniczające grzybice, preparaty, które poprawiają kondycję, a także działają przeciwgrzybicznie i naturalna dezynfekcja organizmu, ponieważ no, w tym czasie też atakują choroby. Gołębie nie przebywają bardzo długo w swoich pomieszczeniach, dlatego trzeba im pomóc w tej walce. I chciałbym tutaj przedstawić te preparaty. Tutaj może z kolegami będziemy dyskutować, ponieważ są różne opinie, różne tematy na temat poszczególnych preparatów. Jak mnie słuchy dochodzą i także na targach byłem w Kielcach, żeśmy dyskutowali, co jest lepsze, czy zakwaszacz, czy kwas jabłkowy zwany octem jabłkowym. No proszę Państwa, nasz preparat ma nie tylko ocet jabłkowy, ale kwas mrówkowy, propionowy, cytrynowy, mlekowy. Każdy z tych kwasów ma swoją charakterystykę. Nie tylko kwasy mają zadanie obniżenie pH czy inne właściwości. No, rzeczywiście kwas jabłkowy jest charakterystyczny, który ma bardzo szerokie spektrum działania, ale wiemy, że kwas mlekowy jest naturalnym kwasem, jest kwasem fermentacyjnym i także kwasem konserwującym. I ta konserwacja też się przydaje w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Kwas cytrynowy nie tylko obniża pH, ale poprawia smakowitość. No wiadomo, że takim kwasem bardzo rygorystycznym i o szybkim działaniu jest kwas mrówkowy. Natomiast kwas propionowy silnie przeciwdziała różnym organizmom znajdującym się w przewodzie pokarmowym. Dlatego też trzeba to wziąć pod uwagę. Następna sprawa, jak jesteśmy przy zakwaszaczu, pytano, co z probiotykiem. W zasadzie probiotyk najlepiej funkcjonuje w pH obojętnym. To pH jest we wolu, jest w przewodzie pokarmowym, ale w jelitach. Natomiast w żołądku jest pH ujemne, czyli jest środowisko kwaśne. I ktoś jakby powiedział, że nie można tego łączyć, no to robi błąd, ale czas przebywania treści pokarmowej w żołądku jest krótki. Dlatego też można w specyficznych warunkach i przy potrzebie takiej połączyć to. Tylko okres
przebywania tego, tych dwóch preparatów ze sobą, nie może być za długi. Przepraszam, czy ja się wtrącę, to znaczy jak to się przekłada na stosowanie w naszych hodowlach tego, czyli czy w pojnikach powinniśmy, możemy razem z zakwaszaczem stosować probiotyk, czy też nie? Wyjątkowo. Wyjątkowo można stosować, lecz preparat przygotowany w ten sposób do pojenia, no bo to już nie jest woda, woda jest jakimkolwiek dodatkiem, już jest jakby preparatem. No powiedzmy, powinna co kilka godzin być wymieniana. Z tego względu, żeby nie ulegała, wiadomo, że probiotyk to są żywe kultury, żywe organizmy i te żywe organizmy się inaczej zachowują. A tam, gdzie żywe bakterie przestają funkcjonować w środowisku kwaśnym, zaczyna być, grzyby się pojawiać. Także tu trzeba wziąć pod uwagę, że za długo to nie może być, a środowisko w gołębnikach mamy też zagrzybione, ponieważ z grzybicą też działamy. Także proszę Państwa, tak jak mówiłem o tych preparatach, także w tym okresie, poza tym, że organizm odpoczywa, regeneruje, jeszcze jest jedna istotna rzecz. Cały organizm powinien przygotowywać się do walki z patogenami, czyli cała immunologia. Wysiłek immunologiczny jest bardzo duży. Organizmy niektóre nie potrafią tak się zmobilizować, żeby przeciwstawić się określonym chorobom. I tak organizm przeciwstawia się chorobom najczęściej występującym. Aczkolwiek grypa często nas atakuje i często chorujemy. Może o grypie nie mówmy, bo to jest taki temat troszeczkę drażliwy i my być może też będziemy zapadać na tą chorobę, także pomińmy tą chorobę. Natomiast jeszcze chciałbym jedno podkreślić, że wszystkie preparaty, które stosują i które można stosować, też trzeba sobie w jakiś sposób wypracować. W jednym przypadku się sprawdzą i to, co w zeszłym roku się nie sprawdziło, w tym roku może się sprawdzić i odwrotnie. My też bierzemy to pod uwagę, jesteśmy wdzięczni za liczne sygnały, które Państwo nam przekazujemy, żeby w nowych preparatach na nowy okres też to uwzględniać. Czyli teraz z tych preparatów, które tutaj mamy przed sobą, tutaj z tego, co słyszałem, mówił Pan doktor, to na przykład takim mówi preparatem o acidiferze, ale również z tego, co widzę, immunokompleks to jest coś takiego, co by mogło podnosić tą odporność. Tak. Mamy to, co mówiłem przed chwilą. Tak, właśnie. To, i totalna dezynfekcja, to jest to na to grzybice. Tak. I też mamy Fortiplan i Artrosol. Te, o tych dwóch jeszcze... Knobla to naturalna dezynfekcja. Fortiplan, no udane lęki i zdrowe potomstwo, które będzie niedługo. Bo teraz mamy właśnie... Proszę Państwa, wszystko, co jest podane zwierzęciu, działa troszeczkę później, jak podane poprzez zastrzyk iniekcyjny. Dlatego też z pewnym wyprzedzeniem powinniśmy podawać te preparaty, a nie już w okresie. Dlatego no, przewód rozrodczy też musi się przygotować do tego. Nie można w ostatniej chwili go eksploatować. On musi też być przygotowany i też z pewnym wyprzedzeniem. Myślę, że z wyprzedzeniem dwutygodniowym, nawet do miesiąca, trzeba to też podawać. Czyli teraz jest idealny okres, żeby podawać Fortiplan, tak właśnie? No nie, no to powiedzmy już po nowym roku można by było rozpocząć podawanie. No, ale też hodowcy... To zależy, kiedy to... Już mają. Już mogą być spóźnieni niektórzy. No. W zależności, kiedy planują lęgi, jak mają organizację w gołębniku. Wszystko zależy od indywidualnej organizacji, która się to odbywa. Nie można narzucać. Każdy ma swoje przemyślenia, swoje doświadczenia i szczerze mówiąc, ja wyznaję zasadę, że najmądrzejszą osobą to jest sam hodowca. On jest na co dzień, on obserwuje, widzi to. My możemy tylko mu podpowiadać i odpowiadać na określone pytania. W zasadzie czy odpowiadać? Podpowiadać mu w sposób, który on przekazuje nam w formie pytań. A tych pytań właśnie teraz było na pewno bardzo dużo, bo z tego, co rozmawialiśmy, ten film się cieszył dużą popularnością, dużym zainteresowaniem i te produkty. Tutaj może kolegę Jacka i panią Ewelinę zapytamy się też, jakie takie największe zainteresowanie, jakie się pojawiały te pytania, z czym związane one były? Pytania, przynajmniej te były do mnie kierowane,
to chodziło, co na już, jakie preparaty na ten okres czasu podawać. To tutaj, tak jak Stanisław powiedział, knoblauch, probiotyk, totalna dezynfekcja, podnosząc odporność, tak, ten immunokompleks. Leber Protect, to są takie preparaty, powiedziałbym, całoroczne. No jeszcze mineral, kondycjoner, gdzie na pewno gołębie grytu tyle nie będą jadły, jak to będą miały do picia. Wiele z tych preparatów nie trzeba podawać z wodą. Można te preparaty też podać na karmę, żeby nie było konfliktu. Tak jak tutaj Acidifer na przykład z probiotykiem. To można probiotyk podać na karmę, Acidifer podać do wody i myślę, że w jakim stopniu mamy ten konflikt rozwiązany. Co ja mogę jeszcze dopowiedzieć? Pytania bardzo często pojawiały się o zakwaszacz. Jak często go stosować? No wersje są różne, tak? Hodowcy mają różne doświadczenia, swój jakiś układ, rytm hodowli. Pan Jacek stosuje tutaj 5 dni w tygodniu, no i my tak polecamy, ale no każdy z własnego doświadczenia wie, jak często potrzebuje. Jak to z naukowego stopnia? No, jeśli chodzi o stosowanie zakwaszaczy, no ja już wspomniałem, że zakwaszacz stosuje się po to, żeby w żołądku obniżyć pH treści pokarmowej i stworzyć barierę przejścia do jelit. No kolega Jacek tutaj stosuje 5 razy w tygodniu. Przekonał mnie, że jest to słuszność, ponieważ gołębie przykowane do lotu, no 2 dni są pozbawione dostępu do zakwaszacza. W trakcie lotu nikt nie będzie podawał im zakwaszacza. Takiej możliwości nie ma. Przystanków też nie ma. I nie jesteśmy w stanie podawać. Żeby ten organizm w jakiś sposób rekompensować, organizm się aklimatyzuje do określonego środowiska, się nie oszukujmy. Aklimatyzuje się nie tylko do powietrza, do temperatury, a także aklimatyzuje się do sposobu działania. Przewód pokarmowy też się przygotowuje do tego, przecież znamy to, że gołębie też potrafią podróżować w celach określonego pokarmu, jeśli jest taka potrzeba fizjologiczna. Także no, podawanie 5 dni, no, zakwaszyć jest tym produktem, który się powinno podawać codziennie i zwiększa go się ilość wtedy, jeśli zwiększa się ilość białka podawanego w paszy, ponieważ białko no, wiąże kwasy, a nie obniża pH. Jeszcze mam takie pytanie, bo spotkałem się z teorią, że zakwaszenie też powoduje obniżenie tej, znaczy usuwa niejako bakterie E. coli. Czy to ma rzeczywiście taki wpływ, czy to jest taki mit, czy po prostu to w mniejszym stopniu jest robione, realizowane? Bakterie E. coli, choroba nazwana Escherichia coli, dokładnie w fizjologii my nie znamy tego, ponieważ różne teorie są. I trudno tutaj powiedzieć, która teoria jest lepsza, ale na pewno jest jedna. W poprawnym środowisku bakteria E. coli nie występuje w nadmiarze, bo o tym mówimy. Bakteria E. coli występuje wszędzie, tylko ona się uzjadliwia i nagle występuje coli bakterioza. I podając zakwaszacze obniżamy pH, co jakby no, zapobiega jej rozwojowi, ponieważ jedna z teorii mówi, że nagła zmiana pH w treści przewodu pokarmowego powoduje wybuch Escherichii coli. Z drugiej strony podawanie probiotyku, gdzie wiemy, że w przewodzie pokarmowym powinna być odpowiednia równowaga bakterii. I przy zakłóceniu tej równowagi występuje Escherichia coli, później Clostridium perfinge, zwane bakterią beztlenową. Dlatego też, jeśli mamy jakieś wahania dosyć duże w treści przewodu pokarmowego, szczególnie pH, dlatego zakwaszacz powoduje, że ta Escherichia coli występuje w mniejszym stopniu i probiotyk tak samo. Tam są drobne ustroje, szczególnie kwasu mlekowego, które dalej się namnażają, ponieważ probiotyki możemy podzielić na dwie główne grupy. Te probiotyki, które mają bakterie, które się rozmnażają w przewodzie pokarmowym
i te probiotyki, które mają bakterie, które się nie rozmnażają przy wodzie pokarmowym. I je trzeba podawać systematycznie. Natomiast my mamy ten probiotyk, który namnaża. Czyli jeden z tej grupy po prostu. Jeden z tej grupy. Czyli z tego wynika, że on może być dobry, bo to dopiero jest do sprawdzenia. Ja to będę osobiście sprawdzał na chorobę gołębi młodych, na adeno. Może to działać korzystnie. Ale to wszystko się dopiero ja przekonam. Już jesteśmy przy tych gołębiach młodych, przy przygotowaniu do lęgów. Tutaj mamy ten też preparat Fortiplan. Co to jest za preparat? Jak się go stosuje? I jak go można scharakteryzować? To pani Ewelina powie nam, czy pan Jacek, czy może pan doktor? Co? O Fortiplanie. No przede wszystkim preparat wzbogacony o minerały, ale też o cały przekrój aminokwasów, tak? Czyli mamy zabezpieczone... To jest proszek, rozumiem, tak? To jest proszek. Na karmy podawany. Podajemy 10 gram na kilogram karmy. Były też pytania, czy można łączyć to na przykład z jogurtem, czy można łączyć... Z olejem, tak? Może. Jak najbardziej, nie widzimy tutaj przeciwwskazań. Poprawa wskaźników wylęgowych, poprawa ilości zapłodnionych jaj. Co więcej możemy o tym powiedzieć? Jak często najlepiej by było podawać? Jeszcze bardzo dobrze działa, jak już młode się wyklują i ten szereg aminokwasów. Naprawdę, aż do momentu odsadzenia. To ja już testowałem i te gołębie młode są, naprawdę one mają inną odporność, jeżeli wystąpi ta choroba młodych gołębi, to powiedziałbym, że ona nie jest taka agresywna. No tyle mogę na temat tego Fortiplanu. Pod spodem mamy jeszcze Artrosol. Ważny preparat. To jest też proszek na karmę do stosowania, tak? Na karmę. Artrosol jest proszkiem rozpuszczalnym, więc też możemy do wody. Do wody? Tak. Fortiplanu nie rozpuszczamy, Artrosol możemy rozpuścić jak najbardziej. Ale oczywiście podajemy go też, czy z zakwaszaczami może być nie, łączony nie, oddzielnie najlepiej. Może być łączony może z zakwaszaczami, ale tutaj jeszcze trzeba dopowiedzieć, że tam są związki bardzo istotne, które dwojako działają. Z jednej strony poprawiają chrząstkę w stawach, a z drugiej strony dają maś, zwiększają produkcję mazi, żeby nie czyli było... sami możemy jeść, jak nie było przerywania. Te składniki, które tu występują, występują w preparatach dla psów, kotów, ludzi. Także tutaj się nie mamy. I ten środek podajemy profilaktycznie, czy też dopiero jak występują jakieś objawy, tak jak mówił Jacek, opadające skrzydła, jakieś widzimy, że zmiany chorobowe? Objawy trochę za późno. Trochę. Hodowcy to znają. To w czasie lotu warto podawać na początku. Profilaktycznie, cały czas. Profilaktycznie, na początku lotu, zanim te gołębie no nie nabiorą tej formy i nie rozruszają się, tak bym powiedział, bo są zamknięte w wolierach w tej chwili. Warto to podawać, spróbować przynajmniej. Objawy pokazują się wtedy, kiedy już przychodzi pewna degeneracja. I to jest za późno. Już wtedy już jest nic za późno. Nie zrobi z tym gołębiem. On już jest po konkursach. Jeśli już nie ma chrząstki. Czyli właśnie ważne jest, żeby teraz właśnie zadbać o to. Teraz, kiedy mamy ten okres przed lotami. Odpoczynku, wtedy ta regeneracja jest lepsza. Wtedy ta chrząstka, jeśli narasta, ona się jeszcze utwardzi. A jeśli narasta i się ściera, to jej trudno się odrodzić. Tak samo jakbyśmy mieli ranę i co się zabliźni, to zdrapiemy ją, znów je tak od nowa będzie narastać. Coś w tym rodzaju. Natomiast mam pokazywanie się mazi, hordeonityna, związki siarkowe, tutaj jest akurat aminokwas siarkowy, N-acetylocysteina, która ma w sposób istotny uzupełnia, nie metionina, ale się okazuje, że N-acetylocysteina. Także są to związki, które no, wpływają, no, są znane wszystkim hodowcom psów, kotów, zwierząt. No i nie ukrywając, że ludzie, którzy mają problemy, też spożywają te składniki, aczkolwiek do tego składnika nie namawiam, żeby ludzie jedli. A jak często należy to podawać? Co? Jak często należy ten środek Artrosol podawać? W zależności jak stawy są eksploatowane. Im jest zwierzę, czyli teraz, w tym okresie, co mamy teraz na przykład? To jak teraz 2-3 razy w tygodniu, czy codziennie? Myślę, że 2 razy w tygodniu wystarczy.
podawać. Rozumiem. Ponieważ to nie jest coś takiego, że jeśli chcę coś naprawić, to dam dużo. To jak jest wygłodniały człowiek, jednym posiłkiem nie zregeneruje swoich sił. Nie ma siły. Systematyczność. Organizm regeneruje się powoli. Szczególnie stawy to jest proces długotrwały. Proces długotrwały stawy, proces długotrwały jest leczenie wątroby, leczenie nerek. To są procesy długotrwałe, bardzo długotrwałe. No i tu mamy właśnie Lever Protect, widzę, preparat do ochrony wątroby i nerek. Mamy też obok preparat Jodiferol, widzę. To co to jest na Jodiferol, na co to jest? Bo widzę napisane na etykiecie, ma forma i kondycja. Jak my mamy rozumieć? Jodiferol to jest przede wszystkim preparat oparty na jodku potasu, tak? Bo przypomnijmy, że czysty jod nie jest dozwolony przez prawo paszowe. Możemy dodawać tylko chlorek albo jodek potasu. I mamy żelazo tutaj w składzie. Preparat możemy wykorzystywać praktycznie całorocznie, bo jodek potasu ma właściwości przeciwgrzybiczne, ale preparat też bardzo cenny w okresie lotowym, kiedy zwiększa nam wydolność, zwiększa nam wytrzymałość gołębi. Krwiotwórcze. Tak. Jak wiemy, no żelazo tutaj jest powiązane z krwinkami czerwonymi, tak? No to już nie będziemy tu mówić. Hemoglobinę podnosi i wtedy wydolność gołębia się zwiększa. Koleżanka wspomniała o jodzie. Jod jest jednym z bardziej niebezpiecznych pierwiastków. Ma 9 izotopów. Jod jest promieniotwórczy, gdzie przy leczeniu tarczycy. Także to należy bardzo dobrze uważać, co podawać i jak podawać. No, chyba tarczycy, preparatów, które leczą tarczycę, nie chcemy podawać gołębiom, bo jednak to też negatywnie wpływa. Z jodem trzeba strasznie uważać. Tutaj właśnie w broszurze, którą tutaj firma Profet ma dla marki Ziegertaube przygotowaną, tam są opisane dokładnie też plany, jak należy w poszczególnych okresach, tak jak mamy teraz okres właśnie przygotowania do rozrodu, do lęgu, jak te preparaty stosować. Poza tym też na każdym produkcie jest dokładnie opisane, jakie dawkowanie, jak często i też w jakich kompozycjach to można robić, tak? Dobrze rozumiem? Jest opisane, ale każdy sobie powinien sam wypraktykować. Według własnego doświadczenia, jak to wprowadzić. I tutaj chodzi też o systematyczność tych preparatów ziołowych. Jak ktoś to ma zamiar podawać krótki czas, to nie osiągnie takich efektów, jakby mu się mogło wydawać. To jednak trzeba stosować systematycznie. Czyli teraz to, co stosujemy, to tak naprawdę my pracujemy na loty. Tak jest. Na to, żeby nie było tego efektu, który mówił pan doktor, że jak już nastąpi zmiany te stawowe, będziemy widzieć tam gołębie, które powłóczą skrzydłem, czy po prostu są, to już jest za późno wtedy. Dlatego teraz zasugerujemy właśnie dobrze przemyśleć, co będziemy podawać, kiedy, jak, ażeby te gołębie jak najlepiej i przygotować od strony i ochrony wątroby nerek, regeneracji i przygotowania do lęgów, ochrony i regeneracji stawów i no, tych wszystkich rzeczy, które później mają wpływ na loty. Odporności. Tutaj widzimy jeszcze, bo nie mówiliśmy o tych grzybicy, tutaj macie preparat na odgrzybianie. Który to jest? To jest totalna dezynfekcja. Totalna dezynfekcja. To jest do stosowania w jaki sposób? Możemy do wody, możemy na karmę, ale również dobrze możemy robić oprysk. Rozmieszujemy wtedy to z ciepłą wodą. Wtedy takim atomizerem, takim po prostu takim rozpylaczem w gołębniku, tak? Tak. I to jest wydajne. 1 ml na litr wody do picia gołębiom. Tam do oprysku nie pamiętam, ale jest. No, oprysku jest 9 ml na 1 litr wody. I nie bójmy się tego, że jeśli jest do oprysku, to ptak nie może pobierać. Są takie środki, gdzie jak jest oprysk, to nie jest podawane do wody czy do pokarmu. Skoro ten sam preparat jest i do oprysku, i do wody, czy do karmy, całkowicie może. Jest preparatem bezpiecznym. Czyli ta totalna dezynfekcja, ona ogranicza też ona grzybice właśnie przede wszystkim. Przede wszystkim grzybice. Grzybice. Grzybice też Jodiferol ogranicza. Nie? To są te dwa preparaty. To też można opryski do oprysku stosować. Probiotyk. Też. Bo to są te dobre bakterie. Zasiedlą się w tym gołębniku. Tutaj oczywiście, gdyby ktoś miał jakieś szczegółowe pytania, może zawsze zadzwonić. Tutaj już na początku mówiliśmy, że pod jednym z numerów telefonu, który mamy podany, niejako dodzwonimy się do pani Eweliny, a po drugim do kolegi Jacka. Do kolegi Stanisława to nawet nie mówię, że będziemy dzwonić, bo wiadomo, że zajęty na pewno jest i nie będzie miał czasu, ale
porozmawiać przez telefon, ale kiedy będziemy na targach w Kielcach, gdzie zapraszamy, to będzie można spotkać tutaj i się dowiedzieć i pracowników tutaj firmy, jak również pana doktora Stanisława i dowiedzieć się wiele więcej o tych preparatach. No możemy też do dyspozycji, mamy stronę internetową, możemy tam wejść, zobaczyć, tam są te plany szczegółowe. Są plany rozpisane lotowe i tak samo na pierzenie, na lęgi, wszystkie te preparaty, kiedy podajemy, jak, są w tabelkach do pobrania. I zawsze też można zadzwonić, sugerować coś, zapytać się, bo tutaj pracownicy firmy są na wszystkie uwagi, na wszelkiego rodzaju spostrzeżenia i sugestie otwarci. Czy coś tu jeszcze możemy, panie Stanisławie, czy panie Ewelino, panie Jacku, tutaj zwrócić uwagę, powiedzieć, żeby... Omówimy jeszcze, ale to już w przyszłości te preparaty, które... W przyszłości, które będziemy na loty stosować, na pierzenie, ale to są preparaty, które się w późniejszym czasie stosuje. Też, proszę państwa, nie namawiamy tak, żeby zakupować sobie preparaty na jesień, ponieważ jest bardzo ważny okres ważności tych preparatów. Wszystko jest najlepsze, kiedy jest świeże. Wiele o tym się mówi, wiele jest z programów, co świeże, najlepsze, najzdrowsze. Także, proszę państwa, no, my wysyłamy preparaty. No, przyjemnie nam jest, jak ktoś kupuje preparaty, ale nieprzyjemnie, jak wyrzuca te preparaty. No, to są pieniądze. Chciałabym uczulić też o sposobie przechowywania tych preparatów, bo zdarza się tak, że hodowcy no, kupują, ale nie pamiętają o tym, żeby szczelnie zamknąć, żeby nie wystawiać tych preparatów, szczególnie białkowych, tych, które są na loty, na słońce. Probiotyk. Latem pamiętajmy, żeby on był w miejscach chłodnych. Chłodnych, zaciemnionych, może być to lodówka. Tak samo z olejami. W olejach mamy m.in. olej lniany, który jest ma najkrótszą datę przydatności. I on ogranicza datę ważności tego preparatu. Też trzymajmy ten preparat w lodówce. Dobrze, czyli na targach się spotkamy. Każdy, kto będzie miał jakieś pytania, będzie tutaj mógł zadać te pytania tutaj właśnie pracownikom. Będziemy służyć pomocą. Ale też telefonicznie służycie pomocą. Też służymy telefonicznie pomocą. Dobrze, także na razie chyba podziękujemy i zachęcamy wszystkich do spotkania się tutaj na stoisku. Czy pani Ewelina pamięta, jaki numer stoiska na targach? Nie, muszę sprawdzić. Ale to sobie będzie można przy wejściu na targi to stoisko odczytać na mapie i tam przyjść i zobaczyć. A teraz i też jeszcze można zawsze też katalogi, bo tu się cieszy dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo hodowców dzwoni, nie ma problemu. Wysyłamy, proszę o telefon, adres, wysyłamy katalog. Bezpłatnie. To cóż, do spotkania w takim do spotkania w Kielcach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.